Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku zobaczycie, jak powstają dwie ramy pod rolety, które będą zasłaniać kolektory słoneczne przed słońcem. Jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, no to jeżeli mamy upalne lato, no to może się okazać, że moc tych kolektorów jest zbyt duża do zbiornika, który posiadamy. Najlepszym wyjściem byłoby w instalacji umieścić bufor, który jest w stanie zgromadzić bardzo dużą ilość ciepła. W bardzo dużym uproszczeniu powinno to działać tak. Mamy 5 dni słonecznych i przez te 5 dni słonecznych całe ciepło, które pochwytujemy ze słońca, zgromadzamy w buforze. Potem mamy 4 dni pochmurne, deszczowe i wtedy to ciepło z tego bufora odzyskujemy. Jeżeli chodzi o mnie, no to mam w planach montaż bufora, tylko muszę po prostu sprawdzić, ile tego ciepła tak naprawdę będzie z 4 kolektorów słonecznych. Na tą chwilę ta instalacja będzie pracować w ten sposób, że zbiornik będzie dogrzewany do 55-60 stopni. Jeżeli przekroczy tą temperaturę, no to cały nadmiar tej energii cieplnej będzie dostarczany do układu centralnego ogrzewania. W tych miesiącach przejściowych na wiosnę i jesienią będzie to wtłaczane po prostu w tą instalację centralnego ogrzewania i będzie wspomagało ogrzewanie domu. Jeżeli chodzi o te cieplejsze dni, gdzie już to ogrzewanie całości domu nie będzie potrzebne, będą tylko włączone grzejniki w łazienkach. Chodzi o to, żeby dosuszyć sobie ręczniki. No i tutaj, jeżeli już tego ciepła będzie nawet w łazienkach za dużo, no to na 4 kolektorach zostaną zasunięte 2 rolety. Czyli z 4 kolektorów działały będą tylko 2. I 2 to jest optymalna jak gdyby ilość tych kolektorów do tego zbiornika wody. I w tym właśnie filmie zobaczycie, jak te rolety będą zamontowane na ramię do kolektorów słonecznych. Żeby cała ta konstrukcja z sobą pasowała, no to dobrze jest wszystko zaprojektować. No i mając już wszystkie wymiary, jak ta rama będzie wyglądać, można zacząć pracę. Jeżeli chodzi o prace, które wykonuje się podczas budowania takiej ramy, no to są one bardzo niebezpieczne. Używane są tutaj różnego typu narzędzia, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Dlatego podczas wykonywania tego typu prac trzeba przeczytać instrukcję obsługi do każdego narzędzia elektrycznego, ręcznego, który będziecie używać. Dodatkowo, jeżeli chodzi o jakieś podłączenia elektryczne, no to nie wolno ich samodzielnie robić, ponieważ może to grozić śmiercią. Przed przystąpieniem do tego typu prac trzeba zaznajomić się z bezpieczeństwem pracy podczas wykonywania prac takich jak cięcie profili metalowych, spawanie profili metalowych, wiercenie, szlifowanie oraz malowanie elementów metalowych. To są tylko przykładowe prace, jakie mogą się przydarzyć podczas tego typu prac. Dlatego sam musisz zadbać o bezpieczeństwo w miejscu takich robót. A jeżeli nie robiłeś tego nigdy, to najlepiej zlecić to firmie, która zajmuje się wykonywaniem tego typu prac. Wszystko co robisz, robisz na własną odpowiedzialność. Na samym początku pociąłem elementy tej głównej ramy, która będzie prostokątem. Wykonana została ona z kątownika 40x40 ze ścianką 4. Po ustawieniu przyciętych elementów rama została zespawana. Mamy już główny obrys ramy, na której będzie leżała roleta. Teraz musimy tą ramę zamontować do ramy od kolektorów. Rama zostanie zamontowana przy pomocy płaskownika 10x30 oraz profila zamkniętego o wymiarach 30x30 ścianka 3. Każda rama będzie zamocowana za pomocą 6 takich łączników. Na samym początku pociąłem sobie te elementy na odpowiednią długość. Zrobiłem 2 komplety tych elementów i później przy pomocy ścisku ścisnąłem te elementy ze sobą, żeby podczas spawania nie rozjeżdżały się i łatwo było je obracać podczas spawania. Pamiętajcie, że cały ten element się nagrzeje i trzymanie nawet w grubej rękawicy może okazać się niemożliwe. Po zespawaniu tych łączników zostały one wyszlifowane i teraz
teraz trzeba je odpowiednio ułożyć na ramię. Żeby sprawdzić, czy wszystko będzie pasowało, no to został położony jeden kolektor słoneczny i te łączniki zostały przykręcone przy pomocy ścisków do ramy. Na łącznikach została położona rama, która wcześniej była pospawana. Wszystko zostało ustawione tak, żeby pasowało do kolektora i do ramy. Po dwukrotnym sprawdzeniu, czy wszystko pasuje, za pomocą spawarki elementy zostały punktowo połapane do ramy, do której zostaną przykręcone rolety. Ściski zostały odkręcone, rama odwrócona i porządnie pospawana. Można powiedzieć, że rama już jest wykonana. Teraz trzeba do tej ramy wykonać odpowiednie otwory. Na samym początku zostaną wykonane otwory, którymi będą te ramy przykręcane do ramy kolektorów. Żeby wykonać otwory w tej ramie, dobrze by było ją odwrócić. Jeżeli odwrócimy tą ramę, no to może się okazać, że te wszystkie wymiary, które teraz sobie ustaliliśmy, poprzesuwają się. Pomysł był taki, żeby ścisnąć to ściskami, tylko istniało duże prawdopodobieństwo, że te ściski nie dadzą rady utrzymać tych ram w ustawionej pozycji. Dlatego decyzja jest taka, żeby przyspawać punktowo te stópki do ramy, odwrócić ramę i potem przewiercić otwory. Po punktowym przyspawaniu tych ram ze sobą, całość została odwrócona i zostały wykonane otwory. Na samym początku został wykonany otwór wiertłem Fi5. Ramy ze sobą będą przykręcane śrubami M8, dlatego poszerzenie otworu zostało wykonane wiertłem pod gwintownik M8. Po wykonaniu otworów rama została odwrócona, punktowe przyspawanie tej ramy zostało odcięte przy pomocy szlifierki kątowej. W ramie od rolet został wykonany gwint M8, natomiast w ramie od kolektorów został poszerzony otwór wiertłem Fi9. Następnym krokiem, który trzeba było wykonać, było zamontowanie rolety. Roleta ma wyjście przewodu elektrycznego jak gdyby z tyłu, dlatego trzeba było wykonać dodatkowy otwór na przewód elektryczny. Po dokładnym spozycjonowaniu rolety na ramię, prowadnice rolety zostały zamocowane za pomocą śrub. Roleta została dostarczona z otworami w prowadnicach. Naszym zadaniem było tylko nawiercić otwór w środku i potem wykonać w tym otworze gwint pod śrubę, którą będziemy używać. Po przykręceniu wszystkiego mogłem przetestować, pod jakim kątem taka roleta jest w stanie się zasunąć. Taka roleta powinna pracować jak gdyby w ustawieniu pionowym. Jeżeli chodzi o ustawienie pod kątem, no to mogą być problemy z jej zasunięciem. Ja będę próbował ustawić te kolektory pod kątem 20 stopni w pionie, ponieważ zależy mi tak naprawdę na największym uzysku energii od września do czerwca. Jeżeli chodzi o te miesiące jak lipiec, sierpień, no to wtedy jak gdyby nie zależy mi na dużej mocy, którą będę uzyskiwał z tych kolektorów, ponieważ tak naprawdę wtedy będzie największy nadmiar energii, który będą dostarczały te kolektory. Dlatego wykonałem test przy pochyleniu 25 stopni, no i muszę powiedzieć, że te rolety, które zakupiłem, odsuwały się bez problemu. Zobaczymy, jak to będzie przy dłuższym użytkowaniu tych rolet. Po sprawdzeniu, że wszystko działa, oznaczyłem sobie jeszcze każdą prowadnicę, w którym miejscu ma zamontowana być i na jakiej ramie. Gdybym tego nie oznaczył, no to otwory wiercone z ręki w listwach, gdzie nie mam pewności, czy te otwory były wykonane w odpowiedniej pozycji, mógłbym bardzo długo szukać odpowiedniej konfiguracji, tak żeby te otwory potem pasowały. No i teraz trzeba te ramy tylko pomalować i są już gotowe jak gdyby pod montaż. Napiszcie w komentarzu, co waszym zdaniem byłoby lepsze, zamontowanie bufora czy montaż właśnie tych rolet. Czy jesteście zwolennikami bufora i rolet? Ponieważ czasami może się zdarzyć, że wyjedziecie na 2 tygodnie na wakacje i ten bufor po prostu nie wystarczy, żeby zgromadzić tak dużą ilość ciepła. To tyle w tym filmiku. Ja zapraszam was na film, jak spawałem ramę pod kolektory. Cześć!